No, panowie, i o takiego gimbala to ja tutaj walczyłem. A mianowicie pogadamy sobie dzisiaj o Jiyun Crane M3. Czyli taki gimbal, który w sumie aktualnie nie jest już jakimś najnowszym modelem, ponieważ został wypuszczony w 2021 roku, więc to już jest taki 3-letni sprzęt. Jakkolwiek wpadł mi ostatnio w ręce i spodobał mi się niesamowicie, po prostu praktycznie od razu się w nim zakochałem i dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć, dlaczego tak się stało. A wpadł mi w ręce w sumie trochę przypadkowo, tak na dobrą sprawę, bo kupiłem go w zestawie, trochę tak nie planowałem tego zakupu, ale tak wyszło. No i od czego my sobie tutaj zaczniemy? 700 gramów, więc bardzo fajna, lekka konstrukcja. Jest to w sumie mój pierwszy gimbal już z dotykowym ekranem, więc to też jest bardzo duża sprawa i bardzo ważna sprawa w tym momencie, że jest właśnie ten dotykowy ekran. I tak zaczynając, co my tutaj znajdziemy na tym gimbalu? Pierwsze co, no mamy ten przycisk wyzwalania, teraz to zobaczycie, czyli możemy sobie przełączać, czy chcemy mieć do przodu kamerę, czy do tyłu, ale tu jeszcze sobie trochę o tych funkcjonalnościach opowiemy. Generalnie tutaj sparowałem to akurat z A6700, ale takie przebitki, co tu widzicie, one są robione z właśnie A6700 i 11 mm f1.8. Co tutaj znajdziemy w tym gimbalu? Mamy lampeczka, bardzo ciekawa sprawa. Generalnie jest to bardzo intuicyjne rozwiązanie. Przytrzymujesz chwilę dłużej, włącza się, wyłącza lampka. Raz klikniesz, przełączasz funkcję między zmianą koloru a intensywnością światła i rolujesz sobie, albo zmieniasz barwę, albo zmieniasz intensywność światła. Myślę, że bardzo fajna sprawa, gdzieś tam do jakiegoś drobnego doświetlenia. No oczywiście wiemy, że to głównie gdzieś tam do jakichś vlogów wieczorową porą może się przydać. Generalnie bardzo fajna sprawa, gdzieś to mnie tam delikatnie urzekło. No tutaj zobaczmy, też są dodatkowe wejścia na mikrofon, na podłączenie do kamery. No ja tutaj nie podłączałem tego jeszcze gimbala, nie łączyłem z kamerą, więc o tym jakby nie za bardzo będę mówił, ale jest taka jak najbardziej możliwość, więc można mieć to na uwadze. System zwalniania. Generalnie fajne rozwiązanie, ciekawie skonstruowane. Myślę, że powoduje to, że jest o wiele bezpieczniejsza ta płytka, bo tak na dobrą sprawę ciężko jest, żeby nawet przypadkowo gdzieś to odpiąć, bo jest to takie podwójne zabezpieczenie, więc jak najbardziej na plus, bo ciężko jakieś przypadkowe zwolnienie tego mechanizmu, więc tutaj plus za to. I tak, co mamy tutaj, znajdziemy na obudowie, czy mamy guzik uruchamiania, widzieliśmy też USB-C do ładowania. Z przodu od naszej strony użytkownika mamy joystick, dwa przyciski funkcyjne i wyświetlacz. Z drugiej strony miejsce na śrubę 1/4 i jest też ten przycisk od światełka. I z drugiej strony mamy już pokrętło i mamy przycisk, tak zwany spust sobie go tutaj nazwijmy. Bardzo fajne rozwiązane, przyjemnie się je obsługuje. Mocowanie, jeżeli chodzi o zaciskanie ramion po ich ustawieniu. I do wszystkiego dochodzi nam jeszcze mocowanie na telefon. Dosyć prosta konstrukcja. Jest też tam śrubka na mocowanie z jednej strony, więc myślę, że wszystko jest dosyć intuicyjne, bo właśnie ta intuicyjność tego gimbala to jest to, co mnie, że tak powiem, najbardziej urzekło. Dlatego też tworzę tutaj ten filmik i zacznijmy, przejdźmy sobie trochę przez menu tego gimbala, bo to też ma duże znaczenie, co tutaj będzie się właśnie działo. Czyli po uruchomieniu pierwsze, co nam się wyświetla, to są cztery płytki głównego menu i to jest wszystko.
Pod pierwszą płytką Mode mamy wszystkie tryby wymienione, czyli pan follow, śledzimy na boki, lock, czyli zablokowane, nie reaguje na żadne nasze ruchy gimbal, follow, czyli śledzi góra-dół, point of view, czyli śledzi wszystkie ruchy, tryb go, czyli to jest taki follow, czyli góra-dół śledzi, ale robi to bardzo szybko, vortex, czyli gimbal jest skierowany do góry i możemy sobie tam nim ustawiać, w którą stronę chcemy, śledzi wszystko, i tryb portretowy, czyli stricte pod rolki, w portretowym ustawieniu i reaguje góra-dół na boki, ale nie obraca się na stronę, czyli ten zostaje utrzymany, ten portretowy styl. I pierwsze trzy te tryby, czyli te główne tryby, powiedzmy, można przełączać sobie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza M, czyli śledzenie na boki, śledzenie góra-dół i zablokowany. Przełączamy sobie normalnie klikając raz, teraz. Jeżeli przytrzymamy sobie z tyłu ten spust, widzimy, że przełącza nas do trybu Go, czyli już widzimy, że bardzo fajnie, łatwo można nawigować po tych wszystkich trybach, czy z poziomu ekranu, czy z poziomu guzika. Podoba mi się to. I naciskając dwa razy ten klawisz M, który tu mamy, przełączamy między trybem Point of View, czyli reaguje na wszystkie ruchy, i trybem Vortex, czyli ustawia nam się do góry i wtedy sobie tam działamy, w którą stronę jaki chcemy. No i żeby dojść do tego trybu portretowego ostatniego, no to już trzeba go niestety gdzieś tam z menu włączyć, z tej kostki na ekranie. W tym momencie widzimy miejsce, gdzie możemy sprawdzić, jak jest wyważony gimbal, czyli w tym momencie akurat widzimy, że w tej osi pochylania trochę jest nie za dobrze wyważone, trochę naciska naprzód, czyli fajnie możesz sobie sprawdzić, czy dobrze wyważyłeś gimbala. Tutaj informacje o gimbalu, język, resetowanie, no nie chcemy resetować, więc wracamy do tego głównego menu i ostatnia kratka, czyli ustawienia, i możemy od początku, widząc autokalibrację, czyli za każdym razem warto, jeżeli zamontujesz nowy sprzęt, wykalibrować to od początku, i ustawienia gimbala, jego działania, czyli w pierwszej kolejności siła silników. Mamy też parametr smoothness, czyli to, jak gładko, jak gimbal będzie wygładzał te nasze ruchy, jak gładko to będzie wyglądało. Ustawianie prędkości silników. Fajnie to jest wszystko rozwiązane w takich trzech prostych trybach: slow, medium, quick, czyli też łatwo nam się odnaleźć, nie trzeba tam od 1 do 100 przesuwać i tak dalej. Myślę, że fajne rozwiązanie dla takiego, powiedzmy, amatorskiego w miarę użytku. Prędkość joysticka, tak samo w trzech trybach: wolny, średni, szybki. Jak widać, jest tutaj znacząca różnica między tymi wszystkimi trzema trybami. I tak samo na boki, jak widzieliście, kręcimy góra, dół, to od tej osi pochylania by tam działało. I parametr deadband, czyli jak szybko podczas ruchu tą naszą rączką gimbal zareaguje, czy na minimalny już ruch, czy na taki dopiero trochę większy. I to jest właśnie bardzo fajna sprawa, że wszystkie te parametry można ustawić z poziomu gimbala. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ekran jest dotykowy i są te ustawienia bardzo przejrzyste. Po prostu gdzieś tam miałem wcześniejsze dwa gimbale, de facto też od firmy Jayun, i gdzieś tam trochę z tymi ustawieniami więcej się męczyłem, czy jak w Webilu S. Jak coś ustawiłem, to jak później włączyłem go jeszcze raz, no to nie było już tych ustawień zapisanych, tylko trzeba było wszystko ustawiać od nowa, gdzieś tam jakieś błędy były, czy tak po prostu on działał. No i jeszcze ostatnia rzecz, tym właśnie przyciskiem funkcyjnym M możemy go przełączyć do trybu uśpienia, czyli jak nie chcesz włączać kamery, ale chcesz ściągnąć sobie kamerę, no to jak najbardziej możesz to zrobić. Więcej funkcji w tym gimbalu jest dostępnych oczywiście po podłączeniu go do kamery. Możemy wtedy chociażby to pokrętło z tyłu sobie
dostosować, co ma robić, czy na przykład po podłączeniu do aplikacji telefonu też zyskujemy dodatkowe funkcje. Ale dzisiaj akurat nie o tym filmik, więc jeśli rozważasz taniego, lekkiego, fajnego, prostego w obsłudze gimbala, zdecydowanie myślę, że może być to wybór dla Ciebie. Dzięki, cześć.